Katastrofa apartamentowca w Miami. Inżynier kilka lat temu ostrzegał USA. Inżynier budowlany ostrzegał w 2018 rok o poważnych uszkodzeniach budynku na Florydzie. Konsultant budowlany w 2018 roku mówił o poważnych uszkodzeniach strukturalnych w kompleksie Condo na Florydzie. Nakłaniał zarządców budynku w Miami do naprawy pękniętych kolumn i kruszającego betonu. Prace miały się właśnie rozpocząć, gdy budynek zawalił się w nocy ze środy na czwartek. W wyniku katastrofy zginęły 4 osoby, a 159 uznano za zaginione, informuje w sobotę NYT. Frank Morabito, inżynier oceniający w 2018 roku stan techniczny apartamentowca Surfside, wyszczególnił szereg problemów, w tym słabą hydroizolację u podstawy budynku. Znalazł alarmujące dowody poważnych uszkodzeń strukturalnych, betonowej płyty pod pokładem basenu i obfitych pęknięć i kruszenia się kolumn, belek i ścian garażu pod 13-piętrowym budynkiem. Według mediów Morabito nie sygnalizował wprost, że budynek był zagrożony zawaleniem, jednak zauważył, że potrzebne naprawy będą miały na celu utrzymanie integralności strukturalnej. W sobotę stowarzyszenie zarządzające kompleksem ujawniło niektóre problemy, które prawdopodobnie doprowadziły do jego zawalenia, ale zrobiło to dopiero, gdy urzędnicy miejscy opublikowali w piątek wieczorem raport z 2018 roku. Wynika z niego, że za większością wspominanych przez Morabito uszkodzeń stały prawdopodobnie lata ekspozycji na żrące słone powietrze, donosi NYT. Kenneth Hess, dyrektor, prawnik, który reprezentuje Stowarzyszenie Mieszkańców, które zarządza budynkiem, powiedział, że naprawy zostały ustalone i miały się właśnie rozpocząć. Właśnie mieli się za to zabrać, powiedział w udzielonym w piątek wywiadzie, dodając, że remont zostałby przeprowadzony wcześniej, gdyby właściciele mieli jakiekolwiek przesłanki, że korozja i kruszenie się betonu, których łagodne przypadki są stosunkowo powszechne w wielu nadmorskich budynkach, stanowiły poważne zagrożenie. Śledczy jeszcze nie zidentyfikowali rzeczywistych przyczyn katastrofy, w której zginęły 4 osoby, a 159 wciąż uważa się za zaginione i nadal oczekują na pełny dostęp do miejsca, gdzie ekipy ratunkowe przesiewają niestabilną stertę gruzu w poszukiwaniu ewentualnych ocalałych. Eksperci uważają, że ocena możliwych scenariuszy zawalenia się budynku może potrwać miesiące, obejmując przegląd poszczególnych elementów budynku, które mogą być teraz zasypane gruzem, testowanie betonu w celu oceny jego integralności i badanie ziemi poniżej fundamentów, aby sprawdzić, czy powstało tam wcześniej zapadlisko.